Dzień dobry, drogie dzieci. Nauczymy się dzisiaj, co to są liczby zespolone. Otóż liczby zespolone to takie liczby, które są zespolone. Z dwóch liczb. Jedną z nich jest liczba rzeczywista, a drugą urojona. Liczba rzeczywista to taka, która jest rzeczywiście, a liczba urojona to taka, która jest urojona. Nauczmy się teraz na konkretnych przykładach rozpoznawać takie liczby. Na przykład, jak myślicie, jaką liczbą jest liczba 2 miliardy? Nie wiecie? A może mała odpowiedź? Tak, dobrze myślicie. Jest to liczba rzeczywista, bo dzięki tej liczbie rzeczywiście możemy realizować tą świetną lekcję. Kolejną liczbą jest liczba 212 miliardów. Jak myślicie, jaka to jest liczba? Nie wiecie? Może mała podpowiedź? Odpowiedzią jest tarcza. Tak, dobrze kochane dzieci. 212 miliardów jest to liczba urojona. Kolejną liczbą, jaką się zajmiemy, jest liczba 150 miliardów. Jak myślicie, jaka to jest liczba? Nie wiecie? A może mała odpowiedź? Jest to bardzo brzydka liczba. Taka brzydka, że ofe. Tak, dobrze myślicie. Jest to liczba rzeczywista. Taka liczba rzeczywiście kiedyś zniknęła. Kolejną liczbą będzie liczba plus 500. Jak myślicie, jaka to jest liczba? Powiem tylko, że jest to podchwytliwe pytanie. Nie wiecie? Liczba ta w istocie wędruje do naszej kieszeni. Nie, drogie dzieci, nie jest to liczba rzeczywista. I tu przechodzimy do sedna, do liczb zespolonych. Jest to urojony składnik liczby zespolonej. Ta liczba zespolona to liczba 200 plus 500. Taka oto liczba zespolona wychodzi z jednej kieszeni, jej urojony składnik wpada do drugiej kieszeni, a liczba 200 znika. I to jest właśnie rzeczywista liczba. Liczba 200. Bo ta liczba rzeczywiście znika z naszej kieszeni. A teraz, utrwalając może ostatnie lekcje, powtórzmy sobie, czy urojona liczba 500 jest liczbą całkowitą? Tak, bo ona jest cała. A czy jest liczbą parzystą? Nie, bo nie ma pary. A czy liczba 200 jest liczbą całkowitą? Nie jest całkowita, bo jest w dwóch kawałkach 100 i 100. Za to widać, że 100 jest liczbą parzystą, bo ma parę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.